lepiej. No jaka? Dziewczyny są niefajne. I ja to mówię. I ja. Por favor. Dobra, dobra. Boże favorze. Nie ty pierwszy to powiedziałeś. Co się go ciepiasz, Antonio? Że to ty pierwszy powiedziałeś? No se Marianno, wiesz sam, że nie ja, nie ja, ale ile bym dał, aby to były moje słowa, święte słowa. Ale nie są twoje. To powiedział Stefan. O, Stefan przyszedł. Siema Pedro Rodriguez, siema chłopaki. Stefan, mów co nowego, wiesz o tych dziewczynach. Mówię wam, dziewczyny są okropne. Po pierwsze, nie noszą kalesonów, tylko rajtki. Co to są te rajtki? Sam nie wiem, co to jest. Po drugie, malują pazury, depilują brwi, używają błyszczyków. A to, co najgorsze, nie stawiają sobie włosów na żel. No, totalna porażka. O ja, i co jeszcze robią? Mów, Stefcio, mężnie zniesiemy to, że baby są takie niemęskie. Więc one nie mają. A ci? Zebraliśmy się tu po to, by ostatecznie w sposób jasny i zrozumiały dla wszystkich odpowiedzieć na pytanie. Dlaczego kobieta jest lepsza od mężczyzny? Ja wiem, ja wiem! Andrea del Bocas! Ja przemawiam, nie przerywaj mi! Ale ty spytałaś. Tak, ale to był tylko taki chwyt stylistyczny. Matko, że ja też muszę wszystko wszystkim tłumaczyć. A więc, dlaczego kobieta jest lepsza od mężczyzny? Otóż odpowiedź jest oczywista. Kobieta jest ostatnim ogniwem w łańcuchu ewolucji. Wiadomo, to Ewa była ulepszoną, poprawioną wersją człowieka pierwotnego, czyli Adama. Kobieta na pozór delikatna i krucha. W duchu jest olbrzymką, która na swych barkach dźwiga cały świat. Jak wiemy, Kopernik była kobietą, ale Atlas też nią była. Dlatego wszystkie kobiety świata, łączcie się! Zbudujemy nowy, lepszy świat! Precz włosami! Pod pachami! Precz włosami! Precz włosami? Pod pachami? Co to w ogóle jest? Ta Ricarda jest jakaś... No chyba zupełnie zbzikowały te dziewczyny. Precz włosami? Pod pachami? Ciekawe, kto nich jest copywriterem. Porażka, pomyłka i obciach. Dobrze, że nie jestem kobietą. Oj, nie mów tak, por favor. Dobrze wiemy, że każdy chciałby być kobietą. Tak? A niby dlaczego? Dlatego, że kobiety mogą nosić i spodnie, i spódnice. Mogą malować rzęsy i tak fajnie nimi trzepotać, gdy zajdzie potrzeba. A jak są niskie, to zakładają buciki z wysokimi obcasami i nie noszą ciężarów. No właśnie, bo kobiety wykorzystują dobroć mężczyzn. Jesteście bezwzględne i okrutne. Nie chciałbym być taki jak wy. Wolę zachować swą wrażliwość. Kalisnico, nie rozmawiaj z nim. Mężczyzna i wrażliwość. Ha! Tylko kobieta może być wrażliwa. A co, grozisz mi? No pewnie, że nie będę rozmawiać z tym por favorem. Ale on jest niesilny. Ricarda, jesteś niesprawiedliwa! Jak każda kobieta zresztą, to takie smutne! Dziewczyny, chodźmy stąd! Oni nie są godni rozmowy z nami! Dobrze sobie poszły. Ta Ricarda jest chyba najgorsza. Wytrzymać z nią kilka sekund to wyzwanie dla prawdziwego twardziela. Ale mimo, że nim jestem... Nie mam ochoty stawać do tej bitwy jeszcze raz. No tak, dziewczyny są
okropne, okrute, bezwzględne i w ogóle! Ale esta felicita Romualdo, nie ma ślicznego uśmiechu. Antonio Angelo, co ty za kretyństwo wypowiadasz? Czy ty chcesz zasugerować, że dziewczyna może być fajna? Stefan, ratuj! Jesteś ostatnim ostoją męska w naszej bandzie, oprócz mnie. Antonio Angelo, popraw się, bo będzie źle z nami wszystkimi. Wielka odpowiedzialność wciąż na twoich barkach. Oddaj belę. Dobra, dobra, no tu katu, katu, a tam się saczą tępy młodzi, ja lepę. My też! A powiecie co? Ja zaraz przyjdę, mam jeszcze jedną sprawę do załatwienia. Ricardo! Ricardo! Gdzie jesteś? Już idę! Amora! Amora! Spokojnie! Co ty się robią? Boże, papoże, to nie tak jak myślisz! Nie, Stefanie! Nie wiem już komu ufać! Nie wiem komu wierzyć! Ale już nie tobie, zdrajco nikczemny! Nie tobie! A co ty się wtrącasz, Del Bocas? Del Bocas ma imię! A co ty się wtrącasz, Andrea Del Bocas? Andrea Del Bocas ma przydomek. Wspaniała! Andrea Del Bocas! Nie okłamuj nas! Twój przydomek jest inny, inne to słowo. A ci powiem, że to słowo straszne, mrożące krew w żyłach. Twój przydomek to konfitura ze śliwką. Skoro twa krew w żyłach twoich mrozi się na dźwięk mego przydomka, konfitura ze śliwką, to poznaj również potęgę mego spojrzenia spod rzęs umalowanych. I'm in heaven. Jose Mariano, nie! Nie popełnij mojego błędu! Patrz, bądź mężczyzną, nie! Jose Mariano, pokonałem przez kobietę! Och nie! Jesteś świadkiem końca naszego bractwa! Achos! Ach, teraz już go skonać, umrzeć! Achose, Astefcio! Jesteście zgubieni! Nie, panowie! Nie odrzucajmy oręża! Przecież Ordon na swojej reducie pozostał do końca! Antonio Angelo! Porzuć smutki! Porzuć marny pył! Przecież się tylko piłka nożna! Włosy na nogach! I siłownia! Tam umocnimy naszą męskość! Powstań i ty, Pedro Rodriguezie! Przypomnij naszą postawę bojową niszczącą baby na 100 tysięcy mil! No Stefan, no karmi no system, no!